W ramach akcji Chopin na Krakowskim pod kolumną Zygmunta zabrzmiała muzyka wielkiego kompozytora w wykonaniu klasycznym, a na skwerze Hoovera w transkrypcjach jazzowych. W programie Skrzypce Chopina, przygotowanym przez skrzypka Macieja Strzelczyka, pianistę Jarosława Małysa i kontrabasistę Andrzeja Łukasika, muzycy chcieli odpowiedzieć na pytanie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Chopin był skrzypkiem.